Gargule tu są. Ty się nie boj. Jest jeszcze u mnie dwa granaty w świątecznym ubraniu. Durniał nasz naród z biedy i nierozumu. Ale teraz koniec temu. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Masz, wiesz. Ale u kota! Nawet futerka z kota nie zostało! Z tego wieśka na wiek, przerósł SNDC-kę. Z tego wieśka na wiek, przerósł SNDC-kę. Hej, pójdę sobie ja pocieszyć moją kotka deskę. Hej, pójdę sobie ja pocieszyć moją kotka deskę. Kiedyś się przespała, ściskaj teraz brzuszek. Kiedyś się przespała, ściskaj teraz brzuszek. Hej, a ja sobie nosił na bok kapeluszek. Hej, a ja sobie nosił na bok kapeluszek. Hej! Kiedy se pomyślę o swoim zynieniu, kiedy se pomyślę o swoim zynieniu, hej, to mi się zaraz widzi, że śmieć na ramieniu. Hej, to mi się zaraz widzi, że śmieć na ramieniu. Idzie woda, idzie po dolinie mojej. Idzie woda, idzie po dolinie mojej. Hej, już ostatni jest tydzień tej baczarki mojej. Hej, już ostatni jest tydzień tej baczarki mojej. Że w tym roku obchodzimy 50-lecie filmu Sami Swoi, czyli mamy bardzo ładny jubileusz. Witam bardzo gorąco i proszę o brawa dla Jerzego Janeczka i pana Sylwestra Węgielskiego. Witamy gości z Lubomierza. Witam również gości z Kroplina i Nowej Brzeźnicy oraz pozostałych gości z tych miejscowości. Pragnę też powitać przesympatycznych gości, wielkich pasjonatów w osobach Zbigniewa Lwa oraz Edwarda Masłowskiego. Panie Sylwestrze, na pana ręce w imieniu własnym, pana wójta Chlebosza, wszystkich mieszkańców serdeczne podziękowania. Może natchnęło pana, żeby na ziemi dobrzykowickiej rozpocząć sagę, więc serdeczne 100 lat. Dziękuję. Panu Sylwestrowi Chęcińskiemu za 50 lat najlepszego i ponadczasowego filmu Sami Swoje oraz za wyrazy sympatii i serdeczności, jakimi nas pan obdarzał przez lata. Z całego serca dziękuję mieszkańcy Dobrzychowic. Panie Sylwestrze, pośród nagród, które pan dostaje, nie mogło zabraknąć sierpa tatowego. Dlatego bardzo proszę go przyjąć i żeby cieszył pańskie oko. No gdyby nie wy, nie byłoby tego filmu, czy tych filmów. Gdyby nie ta miejscowość, nie byłoby takiego filmu. Także jesteście jakby w moim rozumieniu także współrealizatorami tego przedsięwzięcia, które jak na złość trwa i już 50. rocznica, co słyszę,
A w co nie wierzę, bo nie wierzę, żebym był taki stary. Ważne jest dla mnie bardzo i dla nas, którzyśmy ten film realizowali i dla was, którzyście użyczyli nam gościny. Zrozumiałej nieufności patrzyliśmy na siebie, po czym minęło ledwie, jak powiedziałem, 50 lat, a już patrzymy na siebie zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No kochani, 50 lat minęło jak z bicza trzasu. To ja tylko mogę to powiedzieć. Wy oczywiście myślicie, że to kawał, strasznie kawał czasu. Proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że 50 lat to tylko, to także 50 gody małżeńskie, czyli moje i Jaćki. Przy tej okazji dostaliśmy olbrzymie wyróżnienia, czyli zasłużonego dla kultury polskiej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jaćka pozdrawia państwa bardzo, bardzo serdecznie i prosiła mnie o odebranie tego zaszczytu. Dlatego proszę burmistrza Lubomierza i panią Popiołek o wręczenie Jaćce, to znaczy mnie, tego odznaczenia, a ja jej przekażę. I na tą okoliczność ja chciałbym przekazać naszej wspaniałej Jaćce, której dzisiaj nie ma, na ręce Wici, zasłużona dla kultury polskiej od ministra Piotra Glińskiego. I ją serdecznie pozdrawiam i myślę, że się łączymy telepatycznie. Jaćka, słyszy? Wielkie brawo. Nigdy za mało. Mili państwo, to tyle jeśli chodzi o uroczystości na scenie, a teraz przeniesiemy się w okolice domu Karguli i Pawlaków u zbiegu ulic Krótkiej i Wrocławskiej, ale to państwo doskonale wiedzą. I tam zostanie odsłonięta tablica. Ale, jeśli oczywiście państwo chcą, zapraszamy. My, naszych zaproszonych gości, będziemy przewozić ciuchcią specjalną dobrzykowicką. Wielkie brawa raz jeszcze. Pan Sylwester Chęciński, Jerzy Janeczek i nasi honorowi goście. Jedyna i niepowtarzalna okazja, żeby porobić sobie zdjęcia naprawdę, szanowni państwo. Teraz dokonamy odsłonięcia tej rzeźby, a za chwilę powiemy następne słowa, żebyśmy w czasie, kiedy będziemy słuchali tego, co panowie nam mają do powiedzenia, mam nadzieję, że pan Sylwester słowo też wygłosi, to będziemy mogli spokojnie popatrzeć na to, co tutaj mamy przed sobą. Na 3-4 czy jak? To co? Uwaga! Uwaga! Odsłaniamy! Głowy nie ugnijcie! Brawo!
6-2. Mamy 5 cyferek, a więc 0-0-2-6-0. Czy jest osoba, która ma taki los? Będziemy rzucać, dobrze. Nadia, dawaj, jedziemy dalej, bo tych losów mamy trochę, nagród też bardzo dużo. Numer 92. Pan wygrywa zestaw gadżetów ufundowany przez PKO Oddział Siechnice. Mili Państwo, i to jest właśnie główna wygrana. Pani Halina Bobiołek wręczy główną nagrodę Państwu, którzy na wszystkie swoje dzisiejsze pieniądze kupili losów. Odesłali dziecko do domu, ponieważ oni zjedli kiełbasę za resztę, dla dziecka nie starczyło. Poprosimy na scenę panią Halinę Popiołek. Bardzo proszę. W imieniu premiera, pana ministra Piotra Glińskiego wręczam pani oznakę zasłużonego kulturze Polski. Gratuluję. Brawo. Pan wojewoda dokonał aktu deklaracji zasłużony dla kultury polskiej, przyznanej na wniosek wójta gminy Czernica Włodzimierza Lewosza. Szanowni Państwo, pozwólcie, że wspólnie z panią Kaliną wręczymy panu wojewodzie taką pamiątkę, którą wykonaliśmy na okoliczność 50-lecia filmu Samych Swoich. Autorki tej pracy widzę tutaj przed sceną. Hej. Panie wojewodo, pozwoli pan, jeśli to będzie godny przypominek dla pana, to proszę go przyjąć. Bardzo serdecznie dziękuję. Na ostrzone. Tak. Oczywiście tak. Z osłonem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Panie wójcie, pozwoli pan, że jeśli już jesteśmy w oficjalnej okoliczności, również panu przekażemy tą wspaniałą pamiątkę. No dziękuję bardzo. Mówię, co zasłużyłem. Podobnie jak pani Halinie, no trochę mi wzruszenie odbiera mowę, więc nie będę państwa zamęczał. Dziękuję bardzo panu wojewodzie za dokonanie aktu wręczenia, za dobre, ciepłe słowa, które pewnie będą nas mobilizować, no w szczególności stowarzyszenie i szefową komitetu organizacyjnego panią Halinę do kolejnych festynów. A na całe gargolowe plemię i pole spójrz, dobry panie, wszystkie. I teraz proszę odpowiedź. A. Plagi egipskie, susze egipskie, B.
Nie urodzaje egipskie. Plagi egipskie. Plagi egipskie. Odpowiedź A. Kulowe plemię i pole. Spójrz, dobry panie, wszystkie plagi egipskie. A. Ameryk nie oglądał, Polski nie oglądał, Europy nie oglądał. Pytanie numer... Odpowiedź numer B. No co? Wyminęli te czasy, kiedy ja miał koszyk granatu i karabina. Ty grecki zamek wylatał. I twoje szczęście, bo już zamek nie ugrał. No niestety, mamy już dwóch. No widać państwo, teraz taki to ja bym myśliła, że nie przeszkadzają głowy ruszać, nie? No niestety, odpowiedź B. Mamy zwycięzcę konkursu. Won't you say, won't you say, baila, baila morena, solo questa luna piena, andrà nel mondo, baila, baila, Zero, zero, 484. O, jest! Zgadza się! Proszę pani, dziękuję. Teraz z nagrodą, dziękujemy, rozsyjmy kolejną nagrodę. 00, 407. Niesamowita sytuacja. Która to państwa nagroda? Na ten zbiór grupowy. Okej. Wyruszamy nagrodę. 00330. Kto z państwa ma taki numer? Zapraszamy do nas. Pozdrawiamy. Jest. Nie zgadza się. Wręczamy nagrodę. Okej. Teraz najmniejsza. Uwaga, proszę państwa. 00422. 00422. Kto ma taki numer? No prawda? Proszę państwa, zgadza się! Panie Stanisławie, prosimy o wręczenie nagrody. Kucia, gratulacje. Dwie minutki, proszę państwa. Wielkie brawa.